Konferencja XTB Investing Masterclass Przemysław Tychmanowicz i nasz kolejny gość Marcin Kuśmierczyk, analityk spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy widzi Pan szansę na to, że ta wojna zostanie w jakiś sposób rozwiązana? Wierzy Pan w jakiś pokój, czy może po prostu będzie to jakaś forma zamrożenia konfliktu? Dziś niewiele wskazuje na to, by wojna mogła zakończyć się w najbliższym czasie. Musimy pamiętać, że wojna jest w dużej mierze żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i przynajmniej ja staram się zachować dużą pokorę wobec tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Natomiast dzisiaj nie ma żadnych sygnałów, by wojna mogła zakończyć się w najbliższym czasie, dlatego że Ukraińcy zademonstrowali możliwość odbijania terytoriów okupowanych dziś przez Federację Rosyjską i są zdeterminowani do tego, by właśnie wyzwolić terytoria okupowane dziś przez Rosjan. Przekonanie dzisiaj Ukraińców do tego, by przestali walczyć, byłoby bardzo ciężkie, prawda? To raczej nie wchodzi w grę. Jedyne, jak można by skłonić Ukraińców do tego, by przestali walczyć, jest zaprzestać pomagania Ukraińcom, a to jest bardzo kosztowne politycznie i niekoniecznie jest to na rękę państwu, które w najbardziej wydatny sposób pomaga Ukraińcom, czyli Stanom Zjednoczonym. Co ta wojna tak naprawdę nam pokazała, jeżeli chodzi o siłę militarną poszczególnych państw, układy geopolityczne? Cóż, ta wojna na pewno pokazała nam, że wielka militarna siła Federacji Rosyjskiej nie jest tak straszna, jak wydawało nam się do tej pory. Jak chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż jak wygląda współczesna wojna? Jak sobie wyobrażaliśmy współczesną wojnę, zanim Rosjanie zaatakowali Ukrainę? To wyobrażenie społeczne było budowane w dużej mierze na tym, co działo się na Bliskim Wschodzie, gdzie przewaga lotnicza Amerykanów pozwalała na to, żeby przełamać obronę lotniczą, przeciwlotniczą przeciwnika, zapanować nad teatrem działań wojennych, umożliwić działanie siłom lądowym. Czy słyszał Pan o jakichś brawurowych dokonaniach rosyjskiego lotnictwa w ciągu ostatnich 8 miesięcy, prawda? Gdzie ono jest? Bo ja wiem, że smartfonem znacznie łatwiej jest nagrać czołg czy BWP niż samolot, ale jednak no, powinniśmy słyszeć więcej o rosyjskim lotnictwie na przykład. No, okazało się, jak krótką kołdrę mają Rosjanie. Zauważmy, że w 8 miesiącu wojny muszą oni ściągać artylerię krążącą, czyli drony z Iranu na prędce, na szybko, bo brakuje tych inteligentnych pocisków. Okazuje się, że ale przede wszystkim to, co pokazuje nam ta wojna, to, że Ukraińcy nie są Rosjanami. To, że w warstwie tożsamościowej nie ma jedności między Ukrainą, Ukraińcami a Rosjanami. Jakiby nie był końcowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o politykę, gospodarkę i tak dalej, to w tej warstwie tożsamościowej, tej, która jest bardzo istotna, która wyznacza ramy właśnie działania politykom, Ten pogląd, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, więc powinni stanowić jedno państwo, został całkowicie obalony. No właśnie, czy ta wojna toczy się dzisiaj tylko w sferze militarnej, czy może ważniejszy jest ten też wymiar gospodarczy? No zdecydowanie gospodarka jest niezwykle istotna. Ukraina jest dewastowana, ale i również rosyjska gospodarka poniesie bardzo wielką cenę za agresję. Te najcięższe sankcje, te najcięższe działa, które wytoczyła Unia Europejska, przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, one jeszcze nie weszły w życie tak naprawdę. Dopiero w kolejnych miesiącach będziemy widzieli te najpoważniejsze skutki. Ale w kwestii gospodarczej myślę, że należy pamiętać o jednym. Federacja Rosyjska była państwem działającym na zasadzie eksportu surowców energetycznych do Europy. My dajemy wam surowce energetyczne, wydajecie nam pieniądze na utrzymanie naszego reżimu. Tak wyglądał ten układ gospodarczy na kontynencie. Rozdział gospodarczy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej sprawia, że te wielkie zasoby surowcowe Federacji Rosyjskiej nie bardzo mają gdzie trafić, nie bardzo mają gdzie na nich zarabiać. To nie jest takie proste, by przestawić eksport tych surowców do Chin jeden do jednego w krótkim odstępie czasu. Więc w dłuższej perspektywie Rosja właśnie w pewnym sensie ucięła gałąź, na której się działa, to znaczy została odcięta od europejskiego bogatego rynku zbytu dla swoich surowców energetycznych. Zakładamy, że wojna szczęśliwie się kończy. Co po niej? Rosja będzie izolowana dalej gospodarczo i wszystkie siły pójdą na odbudowę Ukrainy? To Ukraina stanie się znowu centrum uwagi, ale tego gospodarczego centrum uwagi? To jest jedno z najważniejszych pytań, moim zdaniem, na które ja nie znam odpowiedzi. Przykro mi. To znaczy, horyzont tego, co obserwujemy, powinien determinować przebieg nasze działania.
To, czy Federacja Rosyjska jest odcięta od Europy na stałe, czy w dłuższym terminie, czy to jest wyłącznie epizod, który trzeba wykorzystać, by na przykład pchnąć europejską politykę na odpowiednie tory, z których ciężko będzie ją później wykoleić? To jest naprawdę bardzo istotne pytanie. Oczywiście musimy maksymalizować, nasz region Europy musi maksymalizować swoje cele dzisiaj, kiedy to do tego odcięcia Rosji od Europy dochodzi. Myślę, że prędzej czy później musimy spodziewać się tego, że wrócą w Europie nastroje do tego, by rozmawiać z Rosją na temat przyszłego układu bezpieczeństwa. Z bardzo prostego powodu. Zagrożenie z Federacji Rosyjskiej dla Polski to jest zagrożenie realne. W tym sensie, że kiedy my oglądamy zdjęcia z Buczy, to myślimy sobie, to moglibyśmy być my. Znaczy w innej przestrzeni czasowej to byliśmy my. To była Polska. Wszystkie nasze lektury szkolne, cała nasza martyrologia jest zbudowana przecież właśnie na tym. Na czym polega zagrożenie, które płynie z Federacji Rosyjskiej dla zachodu Europy? No to jest właśnie wysoka cena gazu, to jest inflacja, to jest destabilizacja gospodarki, to jest niepewność generalnie w gospodarce, więc te zagrożenia są różne na fundamentalnym poziomie. Dlatego na zachodzie Europy może narastać pokusa do tego, by rozmawiać z Federacją Rosyjską, ale tutaj wchodzi ta kluczowa zmienna, że to, czy Ukraińcy walczą, nie zależy od Europy Zachodniej, tylko zależy od Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jeszcze chwila o naszej roli, roli Polski. Jak pan właśnie widzi rolę Polski w tym układzie geopolitycznym? Czy my też paradoksalnie z tego konfliktu możemy wyjść wzmocnieni, bo nagle Europa zaczęła się nas słuchać, bo możemy uczestniczyć być może w odbudowie Ukrainy? W kwestia odbudowy Ukrainy to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Wczoraj odbyła się konferencja w Berlinie na temat właśnie stworzenia platformy, która miałaby monitorować, kontrolować przebieg odbudowy Ukrainy. Zorganizowana w Berlinie przez Unię Europejską i niemiecką prezydencję w G7. I ta konferencja właściwie została w 100% zignorowana przez Stany Zjednoczone. A kiedy zobaczymy, kto dzisiaj inwestuje rzeczywiście w Ukrainę, to jakby jasne jest to, że główne miejsce przy stole na temat tego, jak będzie wyglądał proces odbudowy Ukrainy, będą miały państwa, które mają największe wpływy polityczne na Ukrainie dzisiaj, a wśród tych państw są zdecydowanie Stany Zjednoczone. To, co my uzyskaliśmy na tej wojnie już dzisiaj, to na pewno jest wielki fundament pod przyszłe relacje polsko-ukraińskie. Czegoś takiego nie było w naszej historii od bardzo dawna. To znaczy mamy pozytywny mit założycielski nowych relacji między Polską a Ukrainą i to zmienia mapę polityczną naszego regionu Europy. Co z tym zrobimy dalej? No to już jest kwestia polityków naszych, polityków ukraińskich, społeczeństw obu państw, ale rzeczywiście ten fundament pod przyszłe relacje jest naprawdę solidny. To jeszcze na koniec pytanie. Jak pan ocenia rolę Niemiec w tym całym konflikcie, ich podejścia do wspierania Ukrainy? To jest rozczarowanie? No myślę, że trudno tego w ten sposób nie nazwać. Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował niedawno statystykę, wedle której większe wsparcie dla budżetu Ukrainy trafiło do tej pory z Kanady niż z Republiki Federalnej Niemiec. Największe państwo, najpotężniejsza gospodarka w Europie ma oczywiście usta pełne wielkich słów, ale jeżeli zobaczymy na realne wsparcie, dzisiaj Ukraińcy mogą bronić swojej niepodległości dzięki wsparciu państw głównie pozaeuropejskich oraz państw naszego regionu Europy. Niemcy jako lider Europy no, nie sprawdziły się. I myślę, że warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż do momentu wybuchu wojny na Ukrainie to zdanie Niemiec było absolutnie decydujące w Unii Europejskiej. Zobaczmy na to, jaka była reakcja Europy na COVID. Ten projekt funduszu odbudowy i tak dalej, to była propozycja niemiecko-francuska wdrożona w czasie prezydentury Niemiec w Unii Europejskiej. Od 24 lutego główne decyzje polityczne, jak również gospodarcze, czy chodzi o nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, czy jeżeli chodzi o wdrażanie kolejnych pakietów sankcji, czy teraz reakcje na kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, do tych działań reszta państw Unii Europejskiej nakłania Niemcy. To nie Niemcy przewodzą, Niemcy są naginane do woli reszty kontynentu. Więc to myślę wiele mówi o spadku znaczenia politycznego Niemiec w ciągu ostatnich 8 miesięcy. To jednak jeszcze jedno pytanie. Wierzy pan w to, że Ukraina w jakimś okresie będzie członkiem NATO i Unii Europejskiej, czy to jest tylko taka gra? Szczerze mówiąc, prawdziwe zwycięstwo Ukrainy polegałoby na członkostwie, no co najmniej w Unii Europejskiej. Nie da się mieć... Czego chce Ukraina? Ukraina chce być państwem europejskim. Tak? My jesteśmy narodem i chcemy mieć państwo. Żeby dzisiaj mieć państwo działające na równych zasadach na kontynencie europejskim, nie da się tego robić poza Unią Europejską tak naprawdę. Są oczywiście wyjątkowe przypadki, ale żaden z nich nie jest adekwatny w przypadku Ukrainy. Czy to jest dzisiaj możliwe?
Prawdopodobieństwo jest większe niż zero, więc tego się trzymajmy. Marcin Kuśmierczyk był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.